Pokój i dobro. Kochani, dziesiąta niedziela zwykła, Pan daj nam słowo z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z kaparnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem, jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami, grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Kochanie, nie wiem, jaki wzrok miał Pan Jezus, ale. Musiał, musiał być to wzrok niesamowity, dlaczego? Ponieważ patrząc na Mateusza, spoglądając na Niego i mówiąc: Pójdź za mną, Mateusz był w stanie pójść, opuścić wszystko i pójść właśnie za Jezusem. Mało tego, widzimy, że ten wzrok potem Jezusa przyciąga do siebie, do Niego, celników i grzeszników. Ciekawe, ponieważ Jezus w swojej Ewangelii, mówiąc dobrą nowinę, bardzo wyraźnie mówił o grzechu, bardzo kategorycznie tego grzechu zabraniał, bardzo kategorycznie mówił o konsekwencjach grzechu. Ciekawe, że ci, którzy ten grzech popełniali, byli tak blisko Jezusa, tak bardzo chcieli do Niego przyjść. Kochani, myślę, że jest to trudne dla nas, żeby to tak odzwierciedlić w życiu, ale możemy choć trochę dążyć do ideału Jezusowego, aby na drugiego człowieka, mimo że mamy świadomość jego grzechu, Spoglądać z miłością, żeby ten drugi człowiek odczuł, był dotknięty przez naszą miłość, przez miłość Jezusa, która się przez nas może przelewać. Ale fundamentem dla tego, aby to zrobić, jest odczucie wobec siebie. To ja muszę odkryć, że Jezus mówi o moim grzechu. Dzięki Duchowi Prawdy bardzo wyraźnie nazywa mój grzech, ale równocześnie patrzy na mnie z taką czułością, że aż chce się być przy Jezusie, chce się Go słuchać. No byśmy, kochani, ten wzrok Jezusa odczuwali, doświadczali podczas adoracji Eucharystii, ale obyśmy również sami potrafili właśnie takim wzrokiem spoglądać na drugiego człowieka, żeby drugi człowiek, mimo czasami trzeba trudną prawdę powiedzieć o tym, że ktoś błądzi, ktoś grzeszy, ale żeby odczuł to w atmosferze miłości i żeby zobaczył nasz wzrok. Nasz wzrok, który patrzy z miłością, mimo, naszego, mimo grzechu tej osoby. Bo Jezus tak na Ciebie dzisiaj patrzy, mimo Twojego grzechu, mimo Twoich życiowych błędów, porażek, Jezus na Ciebie patrzy z ogromną miłością, z ogromną czułością. I ten wzrok da nam taką pewność miłości Jezusa w stosunku do nas. Życzę Wam pięknej, wspaniałej niedzieli. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.